Szanowni Państwo, zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek programu, proszę o chwilę skupienia i przeczytanie dwóch cytatów z niniejszej planszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Christian Kratiuk, program Jakatolik. Szanowni Państwo, nie może być inaczej. Musimy sobie wspólnie podsumować Światowe Dni Młodzieży, bo o nich najgłośniej było w ostatnich dniach w katolickich mediach, w katolickim świadku, w katolickim internecie. Chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim tym z Państwa, dla których te Światowe Dni Młodzieży były czymś istotnym na tyle, żeby się w tej sprawie wypowiedzieć. Ja w przeciwieństwie do wielu głosów, które pojawiają się w kościele, nie uważam, aby krytyka, zauważanie niedociągnięć, nadużyć albo wręcz profanacji było czymś nagannym. Nie, cieszę się bardzo, że istnieje grupa katolików bardzo wrażliwych na to, co w kościele się dzieje. Tylko dzięki temu że państwo istniejecie. I tylko dzięki temu, że państwo wspieracie takie media jak portal pch24.pl, ta rewolucja w kościele w Polsce nie posuwa się tak szybko, jak posunęła się w innych krajach. Warto to sobie uświadomić. Jednocześnie chciałem raz jeszcze podkreślić, tak jak mówiłem to w poprzednim programie o SDM, że doceniam, Wszystkich młodych ludzi z Polski, którzy chcieli pojechać, a wiem, że było Was kilkanaście tysięcy, którzy chcieli pojechać do Lizbony, aby usłyszeć o Chrystusie, aby wraz z innymi katolikami z całego świata cieszyć się tym, że jesteście właśnie katolikami. Jeżeli takie przyświecały Wam yy, inspiracje do tego wyjazdu, pochwalam i trudno, żeby było inaczej. Doceniam to i nikogo z Was osobiście w tej sprawie, żeby była jasność. Nie oceniam. Chcę jednak w tym programie dzisiaj, pokazując Państwu różne przykłady z tego, co działo się na Światowych Dniach Młodzieży i co było widoczne w polskim internecie i w polskich mediach, na przykładzie Twittera, Facebooka i innych mediów społecznościowych, pokazać Państwu, jak głęboki jest rów między dwoma stronnictwami w kościele. Tak głęboki, że coraz mniej dziwi mnie, iż niektórzy w Kościele katolickim mówią o dwóch. Różnych religiach w ramach jednej wspólnoty. I żeby była jasność, mówią tak i ci ze strony tradycjonalistycznej, czy konserwatywnej, i ci ze strony modernistycznej, kościoła otwartego, czy jakby się tam nie nazywali. W każdym razie dzisiaj jest to kościół oficjalny. Od razu odpowiadam na pytanie. Nie byłem. Na tych Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Nie było tam kamery pch 24 pl My nie jesteśmy takim medium, jakim jest TVP. Och, gdybym tylko mógł prowadzić takie medium, jakie ma pod sobą pan Matyszkowicz z TVP, to z całą pewnością, drodzy Państwo, mógłbym Państwu pokazywać i mówić więcej, a Państwo nie musieliby wtedy pytać. Gdybym miał taki zasięg, Pisma, jakie ma gość niedzielny, też mógłbym Państwu pokazywać więcej i wysyłać dziennikarzy w inne miejsca, ale Państwo wspieracie nasz portal dlatego, że my nie mówimy tym samym głosem i zwracamy uwagę na inne rzeczy niż oficjalne, duże media kościelne, no, czy w tym wypadku państwowe, które tutaj yy, sprawiło się i na SDM wysłało niemałą ekipę. Zachęcam Państwa do tego, żeby wspierać nasz portal w związku z tym, bo yy, istniejemy dzięki Państwu i tylko dlatego możemy zwracać uwagę na te rzeczy, na które nikt inny uwagi zwrócić w mediach nie chce. I to jest wartość trwania naszego programu. I wreszcie chcę podziękować, i już przechodzę do rzeczy, wszystkim tym, którzy na moich mediach społecznościowych zapytani przeze mnie yy, 24 godziny temu. Czego nauczyły ich tegoroczne Światowe Dni Młodzieży i relacje oraz dyskusje na ich temat, bardzo szeroko się wypowiadali. Uwzględniłem Państwa wypowiedzi w dzisiejszym odcinku. Szczególnie chcę podziękować tym, którzy zwracali uwagę, mimo iż są y, ludźmi o wrażliwości konserwatywnej, że jest jednak niezwykłym wydarzeniem to, że półtorej miliona młodych ludzi z całego świata chce zjechać się do jednego miejsca w imię Chrystusa. Oczywiście, duchowe inspiracje, duchowa postawa każdego z tych młodych ludzi, który pojechał do Lizbony, jest indywidualna. I ani nie śmiem, ani nie umiałbym w sposób oczywisty rozstrzygać, co jest w czyjej duszy. Ale jednak wszyscy zgromadzili się tam w imię Chrystusa i spotkać się z Jego namiestnikiem. Państwo wiedzą dobrze, jaki ja mam stosunek do wielu wypowiedzi papieża Franciszka. Ale papież Franciszek niewątpliwie jest papieżem i spójrzcie Państwo na tego pierwszego tweeta, którego chcę Państwu pokazać. To jest te półtorej miliona ludzi na polach jakichś w okolicach Lizbony. Szanowni Państwo, to robi wrażenie. Takiego tłumu nie jest w stanie zgromadzić nikt inny na świecie, jak tylko namiestnik Chrystusa, bez względu na to, jak widać, kto piastuje aktualnie urząd. Piotrowy. I to jest wydarzenie. To jest wielkie wydarzenie medialne, i to miło ze strony TVP, że wysłało tam kamery, i to wielka hańba dla takich telewizji jak TVN, które ani słowa o takim wydarzeniu nie powiedziały. Bo gdyby zbliżony tłum do tego zgromadził jakiś zespół rokowy, no to pewnie by się o tym można było dowiedzieć z takiej telewizji. Tutaj nie można było. No i punkt minusowy dla nich. Proszę spojrzeć na tego drugiego. Tweeta. Mamy tutaj wypisaną liczbę duchownych, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu. Zapamiętajcie Państwo liczbę kapłanów. 10 tysięcy. 10 tysięcy kapłanów. To będzie dla nas bardzo ważna liczba w kontekście późniejszych rozważań. Zapamiętajcie ją Państwo. I kilkuset jeszcze biskupów. Z rzeczy pozytywnych, oprócz tego, co już powiedziałem, spójrzcie Państwo na ten screen. Tutaj mamy do czynienia z prawdopodobnie cudem uzdrowienia w Fatimie, jednak z uczestniczek młoda dziewczyna twierdzi, że odzyskała wzrok. Oczywiście, sprawa musi być zbadana. I wszystko musi być bardzo dokładnie przejrzane, jak ta sytuacja wygląda. Ale 16-letnia Hiszpanka z Madrytu o imieniu Jimena twierdzi, że podczas Światowych Dni Młodzieży nagle odzyskała wzrok i to podczas wizyty w sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. Jimena sama powiedziała, że siedziała w ławce w sanktuarium fatimskim i płakała, bo chciała się wyleczyć, a to był ostatni dzień nowenny do Matki Bożej Śnieżnej, której święto obchodzone jest 5 sierpnia. Dziewczyna od ponad dwóch lat prawie nic nie widziała z powodu krótkowzroczności, pozostawało jej tylko 5% widzenia. I nagle podczas tej modlitwy właśnie w ostatni dzień nowenny do Matki Bożej Śnieżnej otworzyła oczy i nagle wszystko zobaczyła wyraźnie i perfekcyjnie. Byłoby pięknie, gdyby ta jej opowieść okazała się prawdziwa. Będziemy to oczywiście śledzić. Biskupi na miejscu już tę sprawę zapowiedzieli, że będą badać. Kolejny mamy tutaj przykład czegoś bardzo dobrego. Tym bardziej, że rzeczy dzieje się w Fatimie. Bardzo pięknie, że młodzi ludzie mieli okazję, będąc w Lizbonie, pojechać właśnie do oddalonej od Lizbony o kilkadziesiąt kilometrów Fatimy, z tego chociażby powodu, że usłyszeli tam o orędziu fatimskim. Mam przynajmniej takie, taką wielką nadzieję. A jeżeli nie usłyszeli, to młodzi ludzie są na tyle. Dzisiaj zdolni, że potrafią sami sobie sprawdzić w internecie, z czym Fatima powinna im się kojarzyć. To także o tyle istotne, że spójrzcie Państwo na człowieka, który nie jest już młody i nie jest już uczestnikiem Światowych Dni Młodzieży, mianowicie na ten tutaj ilustrację z tygodnika powszechnego, z zeszłego tygodnia tygodnik powszechny, piórem Artura Sporniaka, pyta: dlaczego Matka Boża w Fatimie? Dlaczego jej tak bardzo zależało uwaga na nawróceniu komunistycznej Rosji, a nie na nawróceniu na przykład faszystowskich Niemiec? No, szanowni Państwo, ręce opadają, prawda? Wydawałoby się, że redakcja Tygodnika Powszechnego to jest redakcja ludzi, którzy sami siebie lansują na tak zwaną inteligencję katolicką, na tych, którzy przeczytali wszystkie najmądrzejsze książki. Jak widać, Kilkadziesiąt lat pisania, robienia filmów dokumentalnych o objawieniach fatimskich, o roli Rosji, o tym czym jest komunizm, o tym jak on się przepotwarzył w różne inne niebezpieczne ideologie, to nie dotarło do tygodnika powszechnego. Oni pytają o to, co zwykle, moim zdaniem, lekko kpiąc z Matki Bożej lub z samych objawień fatimskich, no ale to już ich problem, zostawmy ich samym sobie. I ich sumieniom. Spójrzmy dalej. To jest kolejny tweet, tym razem udostępniony przez Jezuite. Tutaj mamy do czynienia z ludźmi modlącymi się w kościele, podobno takich inicjatyw które nie były niczyimi inicjatywami właśnie, i to jest najpiękniejsze, było tam w Lizbonie i okolicach bardzo wiele. Czyli młodzi ludzie po prostu chodzili do kościołów i modlili się w ciszy. I to jest piękne, szanowni państwo, jeżeli mogli jeszcze przy okazji poznać kogoś z innego kraju i porozmawiać o swojej wierze, o Chrystusie, ale też o swoich krajach i o tym, o czym rozmawia młodzież. Są też takie obrazki jak to. Spójrzcie Państwo na kolejnego tweeta. Tutaj widzimy papieża Franciszka spowiadającego, ale było też mnóstwo zdjęć z tłumów spowiadających się. Jeżeli te tłumy się tam spowiadały, no to cóż może być w tym złego? Każda spowiedź, nawet jeżeli wykonana jest, i tutaj od razu mówię do Państwa, przez modernistycznego kapłana, ona jest ważna, jeżeli tylko sumienie tego człowieka, który przystępował do spowiedzi, chciało rzeczywiście Bożego miłosierdzia, Bożej sprawiedliwości, Bożego przebaczenia. No to jest piękne, że ci młodzi ludzie tam mieli taką okazję. Zobaczcie Państwo kolejnego tym razem screena. Mamy tutaj do czynienia z biskupem krakowskim, arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, z którym spotkanie Polska Młodzież też miała w... Lizbonie i tam biskup Jędraszewski miał okazję tłumaczyć swoje słowa o tęczowej zarazie. Szanowni Państwo, nie będę wracał do tego, co znaczyły te słowa księdza biskupa Jędraszewskiego o tęczowej zarazie wypowiedziane 1 sierpnia 2019 roku. Większość z Państwa doskonale to pamięta. Ksiądz arcybiskup Jędraszewski jeszcze będąc biskupem łódzkim, on miał takie comiesięczne spotkania właśnie z młodzieżą, kiedy można mu było zadać jakiekolwiek pytanie. Więc tego nie przeczytają Państwo w tych wszystkich periodykach piszących o księdzu Biskupie Jędraszewskim, jako o najbardziej zamkniętym kapłanie i biskupie, nic bardziej mylnego. I ksiądz Biskup Jędraszewski mógł powiedzieć do tych młodych ludzi, których tych słów mogli nie rozumieć albo mieć tylko z, z Twitterów, Facebooków ich interpretacje lewicowe czy liberalne, i mógł z tymi młodymi ludźmi porozmawiać i wyjaśnić im, o co mu chodzi. To też. Miłe, że istnieją takie przestrzenie do spotkania w Lizbonie. Czy istniały w Lizbonie, a istnieją na Światowych Dniach Młodzieży. No właśnie, szanowni Państwo, jak już jesteśmy przy tym temacie tęczowej zarazy, no to spójrzmy jeszcze na jednego screena z naszego portalu. Otóż. No niestety dużo było tych tęczowych elementów w światowych dniach młodzieży i to nie jest rzecz, którą jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób pochwalić, zaakceptować, a nawet zrozumieć. Co, co prawda wiemy, skąd to się bierze, bo śledzimy tę rewolucję w kościele dla państwa. Przypominam, że przygotowujemy w tej chwili film pod tytułem Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy. Zachęcam do jego obejrzenia. Żeby to zrobić, trzeba wesprzeć produkcję i promocję tego filmu. Ale zobaczcie Państwo, Msza Święta dla osób LGBT, policja przegoniła wiernych modlących się za zadośćuczynienie za grzechy homoseksualizmu. Przykra to sprawa, nagłośniona w mediach głównego nurtu. Moim zdaniem sprawa bardzo istotna, bardzo mocno pokazująca właśnie ów głęboki rów, jaki dzieli nas dzisiaj w kościele. Część ludzi poszła modlić się. Hmm, na mszy dla LGBT, mówiąc tak w dużym skrócie. Inni modlili się przed kościołem, policja ich legitymowała i rozganiała. Przykre, ale od czasów Mamy nic nas już w tych sprawach nie jest w stanie zaskoczyć. A tutaj spójrzcie Państwo teraz na mojego tweeta i na pewien dowód, że kościół tak zwany otwarty, który reprezentuje na przykład James Martin, ojciec jezuita, który no jest głównym propagatorem idei LGBT w kościele, no nie jest aż taki otwarty, bo po tym moim twicie ojciec Martin mnie zablokował na tym medium społecznościowym, co jest o tyle istotne, że właśnie pokazuje hipokryzję środowisk, które mówią, że są otwarte. Ja napisałem do ojca Martina, żeby jak już wróci do domu, to modlił się o Boże miłosierdzie. Ja się o to Boże miłosierdzie modlę codziennie. Ojca Martina, jak widać, to bardzo ubodło i zablokował mnie. Nie mam już z nim kontaktu na Twitterze. Nie bardzo jakoś żałuję, ale chciałem to Państwu opowiedzieć. Kolejna rzecz, którą o której donosili Twitterowicze. Proszę spojrzeć na ołtarz podczas Światowych Dni Młodzieży. Tak, ta budowla, którą Państwo teraz widzą, to jest ołtarz na polach w Lizbonie. Tutaj internauta pyta, gdzie jest krzyż. Tam krzyż był po lewej stronie, taki biały. Tutaj go nie widać na tym zdjęciu, ale był tam krzyż. Można go było zauważyć. Kto był na miejscu, ten to potwierdzał. Natomiast ktoś zapyta... Czy to bardziej nie przypomina sceny koncertu rokowego? No pewnie przypomina. Ktoś inny powie, czepiacie się, bo to przecież jest jednak msza polowa i chodzi o i półtorej miliona ludzi, więc trzeba pokazać tym ludziom, gdzie jest centrum mszy, gdzie się wszystko odbywa. No tak, ale czy można inaczej? No, no można. To zobaczcie Państwo, jak w Krakowie były Światła Dni Młodzieży i teraz kolejnego tweeta z tamtych dni. No właśnie tak wyglądał ołtarz podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Widzą Państwo no jednak dużo bardziej chrystocentryczność tego e, zbudowanego na polach pod Krakowem w brzegach e, ołtarzu. No i Szanowni Państwo, to co dla wielu było najważniejsze, bo trudno żebyśmy tego nie e, skomentowali, to jest kwestia szacunku, czci dla Najświętszego Sakramentu. Msze polowe odbywają się w kościele od wielu, wielu dekad. Podczas mszy polowej zawsze jest zwiększone ryzyko, że coś y, stanie się konsekrowanej hostii. Doświadczył tego chociażby prezydent Duda, kiedy był zaprzysiężony kilka lat temu na prezydenta podczas swojej pierwszej kadencji i tam konsekrowana hostia kardynałowi Inyczowi. Wraz z podmuchem wiatru zwyczajnie odleciała z, ołtarzu, z ołtarza. Pamiętają Państwo te obrazki i to się zdarza. Dlatego ja osobiście nie jestem wielkim zwolennikiem mszy polowych, no ale wiem, że msze polowe to już jest dzisiaj norma w kościele. Dlatego jeżeli taka norma jest. A wszyscy wierzymy w to, że w Najświętszym Sakramencie jest ukryty realnie i substancjalnie Chrystus, w każdej partykule najdrobniejszej Najświętszego Sakramentu, konsekrowanej hostii, to powinniśmy dokładać wszelkich starań, aby dbać, aby otaczać go czcią i aby jak najbardziej go chronić, mówiąc takim najprostszym językiem. No i spójrzcie Państwo, jak to wyglądało w Lizbonie, bo nie wszyscy przecież widzieli te obrazki na Twitterze. Tak, widzą Państwo tutaj. Miseczki prawdopodobnie z Ikei otoczone folią, tak żeby nie wypadły komunikanty. No ale jednak jest to dalekie od przepisów liturgicznych, o których mówiły pierwsze plansze, które Państwo dzisiaj zobaczyli przed odcinkiem. Zobaczcie Państwo kolejnego tweeta. Tutaj mamy spór jezuity z posłanką, z posłanką siarkowską, jezuity Łukasza Sośniaka. Pani Anna Ma Maria Siarkowska napisała Światowe Dni Młodzieży. Kapłanka, w cudzysłowie oczywiście, w Misce Najświętsze Ciało Pańskie. Widzą Państwo inną jeszcze miskę. Ksiądz odpisuje: Nie kapłanka, tylko nadzwyczajna szafalka. Jeśli skupimy się podczas tych SDM na formach, czyli rzeczach drugorzędnych, ucięknie nam to, co najważniejsze: spotkanie z żywym Jezusem i słowa Franciszka, które pogłębiają naszą wiarę. Tego zły duch chce najbardziej. Ja nie wiem, czy zły duch cieszy się z, bardziej z tego, że uciekają nam słowa papieża Franciszka, czy cieszy się przynajmniej równie mocno, jeśli nie mocniej, z tego, że katolicy tracą wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. A skoro już jesteśmy przy złym duchu, to przypomnę Państwu, że sataniści, a istnieje taka niewielka grupa ludzi na świecie, oni na przykład wierzą w realną obecność. Oni, żeby odprawić się swoje haniebne rytuały Czarnej Mszy, muszą mieć konsekrowaną przez kapłana hostię. Oni wierzą w realną obecność. No, chciałbym, aby katolicy nie zapominali o tym. No i właśnie, tu jest ta liczba 10 tysięcy, o której Państwu mówiłem na początku, cytując jednego z pierwszych tweetów. 10 tysięcy kapłanów, półtorej miliona Ludzi. Jak łatwo policzyć, jeżeli wszyscy kapłani rozdawaliby tam Komunię Świętą, to byłoby i gdyby wszyscy przyjmowali Komunię Świętą, też żeby była jasność, a przecież tak nigdy nie jest na żadnej mszy świętej, to 150 osób na kapłana by wychodziło. Czy to naprawdę jest dużo więcej niż w kościele co niedzielę kapłan udziela nam mszy świętej komunii? Nie sądzę. Myślę, że można to było inaczej zorganizować, mówiąc bardzo delikatnie. Spójrzmy na jeszcze jednego jezuickiego tweeta i czytamy w nim. Wiem, że Twitter to nie wszyscy, ale jestem trochę załamany tym, co dziś wielu tu napisało. Na SDM usłys usłyszeliśmy wiele poruszających świadectw spotkania Jezusa. Mówił o nim również Franciszek, a tutaj o tym niemal ani słowa. Jedyny temat to szafarki i naczynia liturgiczne. Smutne. Tak, smutne, że ten temat musiał w ogóle zaistnieć, bo ojcze, nie byłoby tego tematu, gdyby organizatorzy mogli zadbać, umieli zadbać o to. I wtedy cytowalibyśmy na Twitterze słowa papieża Franciszka i innych biskupów głoszących tam homilie. Ale też nie jest tak, że dla wszystkich było to uczestników było to drugorzędne, tak jak ojciec pisze. Otóż do nas zwróciła się jedna z uczestniczek Światowych dni młodzieży i kilka cytatów z niej dla Państwa przytoczę. Przekaz kierowany do młodych ludzi. Opiera się tutaj przede wszystkim i niemal wyłącznie na rozgrzewaniu emocji i poczucia wzajemnej akceptacji. Nie byłoby to negatywne, gdyby nie fakt, że nie ma w tym praktycznie żadnej merytoryki religijnej. To jest polska listka, która do nas napisała prosto z Lizbony swoje wrażenia. Kazanie, jakim uraczył nas celebrans, było rozczarowujące. Polegało na dziękowaniu młodzieży za obecność i zachwycaniu się ich witalnością. Podczas otwierającej wydarzenie Najświętszej Ofiary Młodych poinformowano, że powinni wchodzić w pełen przyjaźń dialog między sobą oraz że wydarzenie ma ekumeniczny charakter. Najbardziej wstrząsającym jednak obrazem w odbiorze czytelniczki było świadectwo niedbałości właśnie w kulcie eucharystycznym. Rozdawanie Komunii Świętej powierzono, jak nas poinformowała, ta osoba młodym, wyłonionym spośród uczestników SDM, a więc to nawet nie były nadzwyczajne szafarki, tylko tam po prostu dochodziło do sytuacji, w której losowo wybierano osoby, które mogły udzielać Komunii Świętej. Zdaniem właśnie tej uczestniczki z liceum, Skutkowało to poważnymi nadużyciami, uczestniczcy nie potrafili bowiem właściwie postępować z Najświętszym Sakramentem, który spadał na ziemię lub był wywiewany przez wiatr z rąk rozdających i przyjmujących Eucharystię. Różnie reagowano w takich momentach, widziałam szafarza, który podniósł ziemię komunię i szybko ją skonsumował i szafarkę, która włożyła ciało Chrystusa z powrotem do niski. Atmosfera imprezy i upojenie miłością wpływa też na zachowanie podczas uroczystości, dodaje nasza czytelniczka. Młode osoby nie wyczuły powagi Mszy Świętej. W moim towarzystwie gadano, śmiano się, ucinano sobie drzemki, robiono pikniki i grano w karty również w czasie podniesienia. No, szanowni Państwo i drogi ojcze Łukaszu, to jest uczestniczka sdm u i młodzi ludzie tam też w ten sposób reagowali. Ja też wiem, że Twitter to nie wszyscy, ale to nie tylko. Twitter. Ksiądz Markiewicz zadał na Twitterze ciekawe pytanie. Spójrzcie Państwo na tego tweeta. Już Państwo odczytuję. Katolik widzący, jak na SDM komunia jest udzielana z plastikowych, jednorazowych kubków, może tylko płakać. Swoją drogą, jak używanie tego typu naczyń ma się do ekologii, którą zajmuje, skoro zajmuje ona tyle miejsca na SDM? No, to jest bardzo ciekawe pytanie. Lekko złośliwe lub kąśliwe, ale rzeczywiście. Ciekawe. I jeszcze jeden jezuicki wpis, który cieszył się największą oglądalnością, tak bym powiedział, w tym czasie, ale bardzo przykry i muszę go przeczytać. W kontekście mszy trydenckiej pisze ojciec Jezuita tak: Rekonstrukcja historyczna, jak bractwa rycerskie, puszczenie oka. Bawiłem się w to, jak miałem 17 lat. No i rzeczywiście mamy do czynienia z ogromnym niezrozumieniem się nawzajem w Kościele, jeżeli kapłan wyświęcony między m.in. na szafarza właśnie Najświętszego Sakramentu, o mszy świętej, którą sprawował święty Maksymilian Kolbe, młody Karol Wojtyła, młody, Karol, młody Józef Ratzinger i wszyscy święci od kilkuset lat, mówi, że dzisiaj jest to rekonstrukcja historyczna. Nie, podczas tej mszy umiera Chrystus na ołtarzu. To nie ma nic wspólnego z rekonstrukcją historyczną, a pogarda dla ludzi, którzy są z nią związani, to nie jest ani kultura spotkania, o której tyle mówi papież Franciszek, ani nie jest to towarzyszenie, do którego zachęcam ojcze i innych kapłanów, którzy tak traktują ludzi. Dla na których Najświętszy Sakrament jest wciąż godzin największej czci i najwyższych starań o to, żeby był bezpieczny. Zachęcam, aby im towarzyszyć pastersko, co przecież jest jezuicką praktyką ostatnich lat. Kolejny tweet, tym razem pan Dawid Mysior podsumowuje swój punkt widzenia na SDM. Katolicy w Polsce myślą, że kościół. W Polsce trzyma się mocniej niż na zachodzie. Pany polskich księży o SDM pokazują, że nie trzyma się mocniej i jest jedynie trochę z tyłu, bo mieliśmy komunę, ale dzielnie skraca dystans. No tutaj lekko się z panem Dawidem nie zgadzam. Bo po pierwsze u nas jest inaczej, nie tylko z tego powodu, że mieliśmy komunę, to jest duże uproszczenie. Zachęcam do zerknięcia do mojej książki pod tytułem Jak Kościół Katolicki zbudował Polskę i Polaków. Zachęcam do tego. Po drugie, jednak polski kościół, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w kościele na zachodzie, jest daleko z tyłu, choć i tutaj zgoda z panem Dawidem, że dzielnie skraca dystans. Ale, żeby być rzetelnym, ci sami księża, którzy bardzo te peany głosili na temat SDM-ów, Mówili też inne rzeczy, i to mówili księża z Polski, co też pokazuje, że ten polski charakter kultu eucharystycznego wciąż jest nie do porównania z tym, co dzieje się na Zachodzie. Teraz zacytuję księdza z TikToka księdza Piotra Jarosiewicza, fragment jego TikToka właśnie. Ksiądz Piotr nie jest absolutnie tradycjonalistą i tutaj bardzo mocno podkreślał, żeby słuchać tych słów papieża Franciszka, że to jest tam bardzo istotne, ale usłyszcie Państwo, co odpowiedział internaucie, który pytał o to, czy tylko on jest oburzony tym, jak się traktuje właśnie Najświętszy Sakrament podczas tego typu wielkich zgromadzeń modlitewnych. Dla mnie też jest to bardzo trudne takie, dlatego, że szafarz nadzwyczajny jest wtedy, kiedy jest nadzwyczajna okoliczność do udzielania Komunii Świętej, czyli nie wiem, jest jeden starszy ksiądz mający 80 lat i tego rękę złamaną, a tutaj y, jest y, kilkuset biskupów, myślę, że kilka tysięcy księży nas było. Ja, wiecie, ja przyjąłem Komunię Świętą dzisiaj i coś tym, no, co ja mam robić? Przecież ja normalnie bym udzielał Komunii Świętej i nikt nie, nas nie poprosił, więc y, nie mamy na to wpływu, to jest pierwsza rzecz. Dwa, bardzo byśmy pragnęli udzielać Komunii Świętej. Trzy, zgłaszaliśmy to już w momencie, w którym rozpoczęło się to Światowa Dni Młodzieży, jak zobaczyliśmy tę rzeczywistość, zgłaszaliśmy to władzom, że my jesteśmy chętni udzielać Komunii Świętej i że pragniemy to robić. Cztery, nasze władze, myślę tutaj o biskupie, myślę tutaj o, o dyrektorze, oni powiedzieli, że to też zgłoszą, bo jest to no, dla nas bardzo trudne. Więc... Nie każdy lubi być cytowany przez pch24.pl, dla niektórych może to być nawet kłopot, więc raz jeszcze podkreślam, że kapłan przeze mnie tutaj zacytowany nie jest tradycjonalistą i bardzo mocno był entuzjastycznie wobec SDM-u, ale właśnie potrafił powiedzieć takie słowa. Jestem przekonany, że to dlatego, że był kapłanem właśnie z Polski. Kolejny tweet innego kapłana, tym razem ksiądz Daniel Wachowiak podsumowuje SDM po swojemu. Różnice związane z odbiorem SDM są czymś o wiele głębszym niż spór o kosmetykę czy wrażliwość. Podział ma swoje źródło w definiowaniu powodu kryzysu Kościoła Katolickiego i wychodzenia z niego. Rów między katolikami pogłębia się i przez ból prowadzi do pęknięcia. Ufam, że duch zainterweniuje. W pełni zgadzam się z księdzem Danielem w tej sprawie, tym bardziej, że podczas tych SDM. Odbywały się rzeczy, których nie jesteśmy w stanie skomentować w żaden sposób inny niż krytyczny, ale Państwo sami oczywiście będą oceniać to, co się tam działo, to, co się działo w mediach, to, co się działo się na Twitterze, to, co dzieje się w kościele. Ja Państwa pozostawiam tylko z, jakby to powiedzieć, melodią, bo chyba tak to trzeba nazwać. Na Members of Mayday Jesteśmy W centrum piekła Na Światowych Dniach Młodzieży I za konsolą Jak kapłan na mszy satanistycznej Wszyscy się bawią Na Dramat nad dramatami. Młodzież nie wiem, co się dzieje. Nie wie, czy tańczyć, czy płakać. Nie wiem, gdzie